No i nastał nam, moi drodzy, 1 czerwca 2021 roku, dzień, w którym wchodzą dość spore zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Kolejne zmiany można powiedzieć, nas czekają. I o tych wszystkich zmianach chciałbym dzisiaj Wam troszkę opowiadać. Oczywiście na temat dzisiejszych zmian wielokrotnie się wypowiadałem, natomiast wypowiadałem się głównie na temat zmian dotyczących przejść dla pieszych. Oczywiście generalnie jestem zwolennikiem tych zmian. Natomiast aby je w jakikolwiek sposób oceniać, czy są zmiany dobre, czy złe, myślę, że jakiś czas musimy poczekać. Natomiast spośród tych zmian, które dzisiaj wchodzą nam w życie, a więc oprócz tego obowiązku ustępowania pieszemu, który dopiero wchodzi na przejście dla pieszych, wchodzą nam dzisiaj zmiany dotyczące ujednolicające prędkości w dzień i w nocy, a więc przez 24 godziny na dobę w terenie zabudowanym będziemy się poruszać z prędkością maksymalną 50 km na godzinę. No i przepis ostatni, chyba najbardziej kontrowersyjny, jeżeli o mnie chodzi, pokazujący, że rządzący nie bardzo wiedzą tak naprawdę, posłowie nie bardzo wiedzą, o czym tak naprawdę decydują. A więc na drogach tego typu, jak autostrada, ale również oprócz autostrady na drogach ekspresowych, mamy określoną prędkość, jaką musimy zachować od poprzedzającego nas pojazdu. I prędkość ta została określona na połowę naszej prędkości liczoną w metrach. Czyli jeżeli jadę teraz z prędkością 100 km na godzinę, to mam od tego poprzedzającego pojazdu zachować odstęp 50 metrów. To jest jeszcze nic. Natomiast ten przepis już nie obowiązuje w momencie, kiedy wyprzedzam. A cóżże tym wyprzedzaniem jest? Przecież wyprzedzaniem jest przejeżdżanie obok innego pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku. Przejeżdżanie bądź przechodzenie z większą prędkością. Czyli ja tak naprawdę, czyli przepis, o którym mowa, tak naprawdę obowiązywał będzie wyłącznie w zasadzie na prawym pasie. Bo zgodnie z przepisami, abym jechał lewym pasem, to będę jakiś cały czas ciąg pojazdów będących na tym prawym pasie wyprzedzał, a więc już nie będę musiał zachowywać tego odstępu, jadąc prędkością autostradową maksymalną, powiedzmy 140. Nie będę musiał być 70 metrów od pojazdu poprzedzającego. Będę miał prawo siedzieć mu na zderzaku, bo będzie mnie obowiązywała wyłącznie prędkość bezpieczna, taka, z której będę w stanie wyhamować. Jak uznam, że jestem w stanie wyhamować, siedząc gościowi na zderzaku, jak najbardziej mogę mu na tym zderzaku siedzieć. Ot taki absurd. Oczywiście, co do samego tego przepisu, tej odległości od poprzedzającego pojazdu, pozostaje zadać sobie pytanie, dlaczego określono ją jako połowę prędkości, a nie określono ją w czasie. A więc od poprzedzającego pojazdu mamy utrzymać odległość 2 bądź 3 sekund. No, 3 sekundy to jest taka zasada na drodze, kiedy jesteśmy w odległości bezpiecznej, czyli powiedzmy, że można by to powiedzieć jako zasadę 3, może 5 sekund. Na czym ta zasada polega, już wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem, a więc dany punkt gdzieś tam w odległości metrów przed nami jest tablica z drogowskazami. Ja jadę w tej chwili z prędkością 120 km na godzinę. Z obecnych przepisów powinienem utrzymać odległość 60 metrów,
Natomiast zobaczmy, ten pojazd mija tablicę, ja go mijam za sekundę. Raz, dwa, trzy. Po około 3 sekundach w takiej odległości minąłem tablicę. Po około 3 sekundach jak ten pojazd, który jest widoczny przede mną. I to powinna być właśnie bezpieczna odległość od pojazdu poprzedzającego. I jako tak powinno być to usytuowane. Pozostaje pytanie, dlaczego tylko na autostradach i drogach ekspresowych? Dlaczego nie na każdych drogach, gdzie obowiązują prędkości, strzelam, co najmniej 70 km na godzinę, na przykład. No ale to już pytanie nie do mnie, a pytanie do tych, którzy zasiadają w sejmowych ławach i którzy podnosili rękę na tak za wprowadzeniem tych przepisów. Natomiast krytykuję tutaj rządzących, a można powiedzieć, trzeba ich skrytykować jeszcze bardziej za propozycje, które się nam pojawiły w maju dotyczące zmian w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców. Jak mnie dobrze znacie, oglądacie mój kanał, wiecie, wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem, wielokrotnie byłem, można powiedzieć, krytyczny wobec obecnego systemu szkolenia i egzaminowania. Wielokrotnie mówiłem, że ten system należy zmieniać. I chwała, można powiedzieć, rządzącym, że w końcu gdzieś na komisjach zaczęto na temat tego systemu szkolenia i egzaminowania rozmawiać. Ale tak naprawdę znowu rozmawiamy nie o tym, co jest najważniejsze. Bo rozmawiamy tak naprawdę o jakichś pobocznych rzeczach, które tak czy siak nie wniosą żadnego bezpieczeństwa na nasze drogi. Ale po kolei. Najpierw chciałbym się wypowiedzieć na temat zapisu, co do którego nie słyszałem, aby akurat Sejmowa Komisja Infrastruktury się nią zajmowała, ale widziałem sporo opinii na ten temat w internecie. A w internecie pojawiły się pewnego rodzaju plotki, iż spośród jedną z propozycji, które tam były na Komisji Infrastruktury, na tych majowych komisjach infrastruktury w parlamencie, i rozmawiano, jedną z propozycji była taka, iż za kolejne niezdane egzaminy miałoby płacić instruktor, który tą osobę szkolił, czy też który tą osobę do tego egzaminu dopuścił. Cieszy mnie to, że spośród samych osób uczących się na prawo jazdy jest tutaj spory sceptycyzm, natomiast są osoby, które z tego się cieszą. Natomiast, moi drodzy, to nie jest tak, że pójdziecie sobie na egzamin, nie zdacie go, to za następny zapłaci wam instruktor. Nie łudźcie się. Ba! Wy się nie łudźcie, że będziecie po 100 godzinach dopuszczeni do egzaminu. Ba, ja nie wiem, czy ktokolwiek z instruktorów odważy się po 1000 godzin przejeżdżonych podpisać dokument, że ta osoba jest zdolna, aby samodzielnie zdać egzamin. Wystarczy, że w ciągu 100 ostatnich godzin, jakie jeździliście, popełniliście jeden błąd, który może skutkować przerwaniem egzaminu. Jeśli mam być szczery, ja takiego dokumentu nie podpiszę. W ciągu 100 godzin popełniliście jeden błąd, który może skutkować przerwaniem egzaminu. I nie zaryzykuję tym, że narażę w jakikolwiek swoją reputację, żeby płacić za to, że wy oblejecie egzamin. Bo takie ryzyko jest. Żeby jeździć bezbłędnie po drogach, to wyobrażacie sobie, ile trzeba godzin za kierownicą spędzić? To żaden z nas, instruktorów, egzaminatorów, tyle nie wyjeździł, żeby jeszcze nie popełniać na drodze błędów.
bo każdy z nas popełnia błędy. Ale moi drodzy, jeżeli pójdziemy w ten sposób, będziemy myśleć, że jak nie znam, to mi instruktor zapłaci, to niestety, ale to na tą chwilę to instruktorzy, te ośrodki szkolenia mają władzę, a wy po prostu nie będziecie mieć prawa jazdy. Będziecie wydawać pieniądze i wydawać, a my was nigdy do egzaminu nie dopuścimy. Aby w ten sposób cokolwiek myśleć, trzeba tak naprawdę zmieniać cały system szkolenia i egzaminowania. Trzeba odwracać myślenie. Trzeba pójść w system brytyjski, aby coś takiego dało się w Polsce przeprowadzić. A ja o tym wielokrotnie mówiłem. Czyli zlikwidować tą bezsensowną ilość godzin. Ale jeżeli, ale dać wymóg, iż możesz podejść do egzaminu nawet bez kursu. Ale jeżeli go nie zdasz, to za kolejny egzamin płacisz więcej. I wtedy będziecie chodzić na kursy do tych instruktorów, którzy dobrze szkolą. Którzy mają wysokie zdawalności. Nawet jeżeli są oni bardzo, ale to bardzo drodzy. W ten sposób trzeba do tego podchodzić. A nie, że jak ja nie zdam, to za kolejne egzaminy będzie płacił instruktor. Natomiast faktem jest, że tak jak mówię, o tym, aby na ten temat cokolwiek dyskutowano, nic nie słyszałem, więc ciężko mi się wypowiadać. Jest to tylko opinia gdzieś tam wyczytana w internecie, więc wydaje mi się, że jest to po prostu zwyczajna plotka. Natomiast plotką, moi drodzy, nie jest już propozycja, aby z osobami, które już ukończyły kurs prawa jazdy, które mają za sobą zdany egzamin wewnętrzny, aby osoby te mogły szkolić się inaczej, aby mogły jeździć bez prawa jazdy pod okiem swoich rodziców bądź opiekunów prawnych. I znowu można by powiedzieć, że w kraju cywilizowanym, choćby motoryzacyjnie cywilizowanym, jest to przepis dobry. Natomiast, moi drodzy, w Polsce musi jeszcze dużo wody w Wiśle upłynąć, abyśmy taki przepis mogli wprowadzić. Większość naszych rodziców tak naprawdę kiedy ostatni raz choćby zaglądała do kodeksu drogowego? Tak szczerze zapytajcie swojego tatę, swoją mamę, kiedy ostatni raz zajrzał do kodeksu drogowego, albo zapytajcie się go czy ją, kiedy była ostatnia nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Oczywiście ta nowelizacja to jest, chodzi mi o te dzisiejsze, wchodzące z dniem dzisiejszy nowe przepisy. I pewnie powiedzą wam, że nie wiedzą i tak dalej, bo tego nie śledzą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że Polska nie jest jeszcze na tyle motoryzacyjnie czy komunikacyjnie przygotowana do tego, abyśmy byli przygotowywani do jazdy przez osoby, które no nie mają ku temu przeszkolenia, które nie są praktykami. Co, jak pokazują przykłady chociażby amerykańskie czy brytyjskie, system taki bardzo dobrze się sprawdza. Natomiast zwróćmy uwagę, że tam zupełnie inaczej się jeździ. U nas normalnością jest mamusia, która z małym kilkuletnim dzieckiem nie będzie szła przecież na przejście dla pieszych, bo jej się spieszy. Więc ona sobie gdzieś tam przejdzie przez to przejście obok i
pójdzie sobie, bo po co tam będzie chodziła poprzeć. Są takie, bym powiedział, niuanse, ale niuanse bardzo ważne, które koniec końców pokazują to, w jakim miejscu motoryzacyjnie i kulturowo oczywiście mówię o tej kulturze motoryzacyjnej, komunikacyjnej jesteśmy, a jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Kolejna opcja, jeżeli chodzi o ten zapis, gdzie jestem przeciwny, bo jeżeli możecie, czy też osoba, tam ten młody kursant, dopiero się uczący, może jeździć z rodzicem, to pytam się, dlaczego tylko z rodzicem bądź opiekunem prawnym? Dlaczego nie może na przykład jeździć z bratem, z wujkiem? Powiedzmy, że mam młodsze 18-letnie rodzeństwo, tam 20-letnie rodzeństwo, które dopiero uczy się, chodzi na kurs prawa jazdy, skończyło ten kurs. I ten mój brat, ta moja siostra 20-letnia mogą jeździć, mogą się doszkalać z moim 70-letnim ojcem, który można powiedzieć, no właśnie też miałby problemy z odpowiedzią na pytanie, kiedy znowelizowano ostatni raz kodeks zdrowotny. I z tym moim ojcem 70-letnim to moje rodzeństwo mogłoby jeździć, ale ze mną, czyli z instruktorem nauki jazdy, już by nie mogło. Mój siostrzeniec, siostrzenica, czy jak inny tam bratanek, bratanica i tak dalej możemy patrzeć, mógłby jeździć z moją siostrą, z moim bratem, którzy nie mają pojęcia o psychologii, o pedagogice, często nawet o przepisach ruchu drogowego, o tych zmianach, wszystkich niuansach w przepisach, ale z nimi ten młody człowiek mógłby się uczyć, a ze mną nie. Więc widzicie, jaka tutaj jest choroba tego systemu? Że mogę z rodzicem, ale nie mogę z bratem, z siostrą, z wujkiem czy innym członkiem rodziny, szwagrem i tak dalej, który w tym jest, powiedzmy, jakimś tam specjalistą, który się na tym zna, który wie, w jaki sposób to wszystko przeprowadza. Tak więc mam nadzieję, że jeżeli chodzi o te zapisy, że te przepisy nie wejdą w życie, że gdzieś one, jeśli nie na komisjach, a mam nadzieję, że na komisjach one tak naprawdę upadną, i że te dwa, a więc to, że instruktor będzie płacił za jakiś tam niezdany egzamin, czy to, że możemy jeździć z rodzicami, doszkalać się, że te przepisy jednak nie wejdą. Bardziej tak jak mówię, ja bym szedł i mam nadzieję, że kiedyś uda się to poprowadzić dalej, szedłbym w to, abyśmy zrezygnowali w ogóle z obowiązkowego kursu, ale ilość egzaminów uzależnili od tego, który raz do tego, że egzaminy podchodzimy. Bo w ten sposób zmieniamy, co już wspomniałem, swoje myślenie. Natomiast co do zmieniania swojego myślenia, jeszcze tylko słowo. Jak wspominałem na początku, dzisiaj wchodzą nowe przepisy, więc pewnie też jakieś tam zmiany w pytaniach teoretycznych, na egzaminie teoretycznym będziecie mieli. Też się często spotykam w internecie z takimi zapytaniami osób, które
mają za chwilę zdawać egzamin, gdzie się tego nauczyć i tak dalej. Otóż moi drodzy, ja już o tym mówiłem, w grudniu, a od marca was przestrzegałem, że te przepisy będą wchodziły w życie, że trzeba się do tego przygotowywać, co będzie, żebyście cisnęli swoich instruktorów o to, co będzie, aby was uczyli już w taki sposób zachowywać się, jak będą od dnia dzisiejszego wchodziły przepisy. Tak więc moi drodzy, jak jeszcze jesteście przed egzaminem teoretycznym i jeszcze w żaden sposób nie zaktualizowały wam się bazy pytań o nowe pytania, to tak naprawdę zapraszam do kodeksu drogowego poczytać sobie, jakie to zapisy nowe od dnia dzisiejszego wchodzą. No i co? I życzyć wam szerokości, przyczepności i powodzenia na tychże egzaminach.